Wszystko składa się z pierwiastków. Kiedyś nie wiedzieliśmy, dlaczego woda różni się od metalu. Zaczęliśmy badać składowe materii, aby zrozumieć, czym są rzeczy, których dotykamy. Układaliśmy nasze klocki w tabelki, szeregowaliśmy według różnych ich właściwości i tak oczywiście w mega dużym skrócie powstała tablica Mendelejewa. Mendelejew pierwiastki uszeregował według swojej masy, ale skąd te różnice się biorą, różnice w masie? Nie mamy tak mocnego mikroskopu, aby zajrzeć tak głęboko, żeby zobaczyć tak drobne elementy materii. Dzięki naszej dociekliwości dowiedzieliśmy się, że atomy, nasze klocki, mają w sobie coś innego, jeszcze mniejsze klocki. Atomy składają się z protonów, neutronów i elektronów. Nazwaliśmy je cząstkami elementarnymi. Pierwiastki różnią się między sobą liczbą tych cząstek. Dodając lub odejmując protony i elektrony, możemy przemieniać atomy jednego pierwiastka w atomy innego. Nasza ciekawość nie zatrzymała się jednak tutaj. Badania wnętrza jąder atomowych to w zasadzie dziecinna zabawa. Wystarczy przyłożyć nieco energii, i okazuje się, że to, co przed chwilą wydawało się jedną całością, tak naprawdę jest zlepkiem mniejszych części. Skała rozpadnie się na mniejsze kawałki, te mniejsze możemy dalej ze sobą zderzać, a one będą kruszyły się na jeszcze mniejsze i jeszcze mniejsze. Żeby rozbić małe kamyki, musimy uderzyć naprawdę mocno. A jak rozbić ziarenko piasku? Potrzebujemy czegoś znacznie mocniejszego. Do tego służą akceleratory, czyli zderzacze cząstek, takie jak na przykład LHC w CERNie. Budując coraz lepsze zderzacze cząstek, zwiększamy moc, która pozwala nam rozrywać materię na coraz mniejsze i mniejsze kawałki. I okazało się, że nasze klocki są zbudowane z mniejszych klocków. Oto kwarki. Z kwarków składają się protony i neutrony. Kiedy złożymy dwa kwarki dolne, z jednym górnym otrzymamy neutron. Wrzuć do garnka dwa górne i jeden dolny, a ugotujesz proton. Dla odmiany, żeby pokazać, jak te cząstki są ważne, nazywamy je fundamentalnymi. Nasze klocki, pierwiastki, składają się z mniejszych klocków, protonów i neutronów, a te z jeszcze mniejszych, czyli kwarków. Jeżeli znajdziemy coś mniejszego, jak to nazwiemy? Cząstki fundamentalniejsze, najelementarniejsze. Miejmy nadzieję, że nie skończy nam się słownik. Podsumowując, aby sprawdzić, z czego składa się skała, trzeba ją rozłupać i zobaczyć, jaka jest w środku. Aby sprawdzić, z czego składa się atom, trzeba go rozłupać na mniejsze kawałki. W akceleratorach cząstek to właśnie robimy. Uderzamy cząstkami o cząstki z wielką energią. Chemia u swoich podstaw ma fizykę cząstek. Nie da się zrozumieć układu okresowego bez zabawy klockami.